Dzień dobry, kochani, witam Was bardzo serdecznie. Dziś inna sceneria, ponieważ tak świeci słońce, że nie tylko ja jestem cieplutka i rozgrzana, ale również i perfumy, więc w trosce o siebie i o zapachy dzisiaj mamy takie tło, ale myślę, że ono też jest fajne. Dajcie znać w ogóle w komentarzach. I zapewne słyszycie, że brzmię inaczej. Brzmię trochę jak Chylińska po tygodniowym koncercie, ale tak się składa, że od dobrego tygodnia walczę z jakimś takim przeziębieniem, infekcją. Ciekawostka jest taka, że dawno mnie tak nie rozłożyło. Czuję się już bardzo dobrze, no ale został taki głosik, trochę taka chrypka, zatkany nos i do wyboru mam takie zachowania. Leżeć i patrzeć w sufit, chodzić po dworze, pocić się i w sumie kryć przed wiatrem, który trochę jest zimny, czy usiąść tutaj i porozmawiać z Wami, a raczej opowiedzieć Wam o moich nowościach perfumowych od Wicki Oli i zrobić taki filmik perfumy na tacy. No wybrałam oczywiście opcję z zapachami. Wybaczcie za taki głos, ale no myślę, że jakoś to przeżyjecie. Po prostu dziś będzie tak wyjątkowo. O, w ten sposób. Słuchajcie, te zapachy, które tu widzicie, będę pokazywać Wam w formie też przebitek, takich zbliżeń, bo one są malutkie, jest dużo tutaj takich miniaturek i niezwykle się cieszę, że mogę Wam o nich opowiedzieć, bo to są zapachy, które dostałam od mojej Wicki Oli. Poprzedni filmik, który wstawiłam tutaj na YouTube, dotyczył takiego unboxingu przeogromnej paczki, którą od niej otrzymałam. I przez ten czas udało mi się już trochę ponosić te zapachy. Mam jakąś opinię na ich temat, pozytywną lub negatywną, więc zostańcie. I chciałabym jeszcze zwrócić Waszą uwagę na to, że te zapachy najlepiej jest mi opisać właśnie w takiej formie perfum na tacy, ponieważ wątpię albo nawet jeszcze na ten moment nie wiem, czy znalazłyby się one w jakimś moim perfumowym zestawieniu, raczej w filmiku dotyczącym kolekcji perfum, a na taki jeszcze poczekajmy. Dobra, bo tutaj jest w ogóle mnóstwo tematów niezwiązanych z, po prostu z meritum, czyli z perfumami na tacy. Zacznę od pierwszego zapachu. No nic dziwnego, że zacznę od pierwszego zapachu. Zacznę w ten sposób. Zacznę od zapachu Rituals. Jest to, słuchajcie, zapach Oasis The Flares. Bardzo spodobał mi się ten zapach. Jest fajny. Jest naprawdę fajny. Super na lato, na wiosnę, żeby dodać sobie takiego orzeźwienia, odprężenia, ponieważ Rituals głównie trudni się, że tak powiem, zajmuje się taką aromaterapią i ja właśnie to tutaj wyczuwam w tym zapachu i też w innym, który za chwilę Wam pokażę, że to jest zapach, który w jakiś sposób ma też nas trochę uspokoić. To nie są tylko doznania takie perfumowe, ale bardziej takie właśnie aromaterapeutyczne. Co w tym zapachu jest? W tym zapachu jest bardzo dużo kwiatów, bardzo dużo takiej świeżości, ale takiego też drzewnego otulenia. Wypisałam sobie i słuchajcie, to jest bergamotka, mięta, mandarynka, jaśmin, orchidea, róża, drewno, czy tam drzewo, sandałowe, mech i mamy również hibiskus. Jest taka nutka, która nazywa się Solar HS. Może mnie ktoś oświeci właśnie, no jakieś, nie wiem, to są nuty solarne. Nie wygooglowałam tego, więc dajcie znać. Bardzo fajny zapach na co dzień, do pracy, na zakupy. On po prostu nie przytłacza, tak po prostu odświeża. Jest on po prostu takim świeżakiem. Następny zapach również z Rituals zrobił na mnie ogromne wrażenie. Pozytywne wrażenie i jeszcze nie chcę użyć słowa, że się w nim zakochałam, ale już jestem tak trochę zauroczona. No, poznajemy się bliżej. Słuchajcie, jak on się nazywa? Może zacznę od tego. Jest to Rituals Rose de Shiraz. I słuchajcie, ten zapach, mimo że króluje tutaj róża, to ja wyczuwam tutaj mnóstwo
właśnie takich trochę piżmowo-orientalnych tonów. On po prostu jest idealnym odwzorowaniem właśnie takiego flakoniku. Fajny, taki trochę głębszy, bardziej otulający, tajemniczy, ale to nie jest zapach z kategorii totalnego męczenia Was. Jest on niezwykle ciekawy. A w składzie jest róża damasceńska, rabarbar, ambretta, czyli tak zwany piżmian właściwy. To tak brzmi skomplikowanie i aptecznie, ale może ten piżmian tutaj odpowiada za właśnie coś takiego wyjątkowego. Jeszcze nigdy nie wąchałam zapachów z takiej kategorii i niezwykle mi się podobają. Jest tutaj taka elegancja i coś takiego trochę luksusowego, ale też jest dużo takich nut właśnie aromaterapeutycznych, takich działających trochę na nasze zmysły. Bardzo fajny zapach i z chęcią używam. Mucha, która tutaj przyleciała, chyba też jest zachwycona. Następny zapach to coś wyjątkowego też w mojej kolekcji, ponieważ nigdy nie miałam zapachów z tej firmy. The Body Shop White Musk Flora. I tak jak on się nazywa, tak właśnie pachnie. Jest świeży, jest piżmowy, jest taki trochę kwiatowy, orzeźwiający, a nawet nie trochę kwiatowy, bo słuchajcie, jest piwonia konwalia, bergamotka, różowy pieprz i piżmo. Ja najbardziej wyczuwam tutaj piżmo i właśnie takie połączenie piwoni z bergamotką. Bardzo fajny na co dzień, bardzo fajny do pracy. Nie zmuli Was tak, ale też nie jest jakimś takim tropikalnym, tanim świeżakiem, tylko musicie lubić piżmo, bo to piżmo jest niezwykle wyczuwalne, bardzo mi się podoba i też taka fajna buteleczka, niby elegancka, niby klasyczna, ale taka trochę subtelna. Mega fajny zapach. Teraz może proponuję zmienić trochę kategorię, bo pokazuję Wam totalnego słodziaka. Zapach dla osób, które siedzą w tym perfumowym świecie, dobrze znany, bo zapach szarlotki. Jest tu jabłuszko, ale dużo wanilii, kokosa. No Boże, przeczytam. Najpierw w ogóle, co to jest za zapach? Nobile 1942, jak się można domyśleć, wtedy powstał ten zapach, albo przede wszystkim firma, wtedy powstała włoska firma La Danza della Libellure. Libellule. O! Powiem Wam, że ja kiedyś myślałam, że miałam ogromnego słodziaka w postaci Jean-Paul Gaultier Labelle. Myliłam się, bo ten zapach to jest po prostu niebywała słodycz. To jest tak słodkie, że aż trudno jest mi to wyrazić słowami. Jedno Wam powiem, jeśli nie lubicie słodkich zapachów, to uciekajcie. W ogóle bardzo trudno jest mi wskazać sytuację w moim życiu, oprócz Wigilii i siedzenia w domu pod ciepłym kocem z ciastem i kakao, żeby nosić ten zapach. Bo do pracy w ogóle to jest niemożliwe. Na zakupy, no już okej. Do codziennego życia, żebyście wy super pachnieli ekstra. Na randkę ewentualnie. No ale to jest taka słodycz, że kiedy ja się tym zapachem popsikałam i następnego dnia wzięłam bluzkę, to mówię, Boże, co jakieś ciastko mi się roztopiło na bluzce, co jakieś lody się roztopiły, co się w ogóle stało. Aż w końcu uświadomiłam sobie, że to jest ten zapach. To jest słodziak, który nie idzie na żadne kompromisy. Ale przeczytam Wam, co jest w środku. Czerwone jabłko, bergamotka, cynamon i fajnie właśnie on wybrzmiewa w tym zapachu. Cedr i już wspomniana wanilia, kokos i piżmo. O, słuchajcie, po pewnym czasie właśnie robi się trochę bardziej sensualny, ale fakt jest taki, że to jest właśnie szarlotka, taka z cynamonem, z lodami waniliowymi. Bardzo fajna kompozycja, super, żeby mieć w swojej kolekcji właśnie taką perełeczkę, ale mi niezwykle trudno, mimo że jestem fanką słodziaków, wyobrazić sobie taki moment, że gdzieś wychodzę i po prostu spryskuję się cała tym zapachem. No to już musicie sami zdecydować.
I kochani, przechodzę do zapachów mi do tej pory nieznanych, ponieważ jest to firma Solly Notes. Mam tonkę i pomelo. I jeśli chodzi o tonkę, skład jest bardzo prosty, bo to jest fasolka tonka i kończy się impreza, że tak powiem, przynajmniej na fragrantice i na stronie Solly Notes. A jeśli chodzi o pomelo, to w składzie mamy czerwoną pomarańczę, pomelo, cytrynę, melon, jaśmin, cedr, wetyberię, piżmo, irys. I powiem Wam, że mucha zaraz tutaj mnie zje. Muchy szaleją, bo w ogóle nie wiedzą, co to jest za pogoda. Niby było chłodno, teraz jest ciepło, jak normalnie w środku lipca. Więc wybaczam tym muchom i mi też wybaczcie, ale nie ukrywam, że mnie to delikatnie mówiąc dżażni. Tak się mówi, dżażni. Ale dobra, wróćmy do pomelo. On jest bardzo ciekawy, fajny, letni, tropikalny. Nie jest to takie typowe właśnie płaskie pomelo, które jest tylko skrzeczące, syntetyczne i na plażę, ale coś tutaj się dzieje. Ale te dwa zapachy zaaplikowane, no właśnie na siebie, to jest miazga. Robię tak, trzy psiki tego, dwa psiki tego. Kompozycja jest nie do podrobienia. Przecudowna. Z jednej strony orzeźwiająca, owocowa, taka wakacyjna, ale z drugiej strony trochę taka sensualna, otulająca, bardziej taka nawet orientalna. Super, po prostu super. No ale tutaj, jeśli chodzi o trwałość, to są takie właśnie zapachy na lato, żeby się odświeżyć, żeby pójść na plażę. Do codziennego życia, kiedy chcemy ładnie pachnieć, ale nikogo, wiecie, po prostu nie przygwoździć swoją wonią. Więc daję takie 4 z plusem, no ale tutaj parametry są na takie 4 max godzinki. Mimo to mega fajne zapachy. Nie wiem, co tam jeszcze jest w zanadrzu tego sklepu czy tej firmy, ale szukajcie i się chyba nie zawiedzicie, bo dużo dały mi te zapachy w mojej kolekcji perfum, bo mam wrażenie, że mogę mieszać je po prostu z innymi. Naprawdę super. I teraz coś, co nie będzie miłą recenzją, i jestem ciekawa, jak ustosunkuje się do tego Ola w moich wiadomościach prywatnych, bo my teraz ze sobą trochę piszemy. Ach, ta mucha. Mam na myśli Flavie Peach Honey. Jest to zapach inspirowany Tomem Fordem, jak się zapewne domyślacie. I słuchajcie, no zapach jest dla mnie z kategorii takich trochę śmierdziuszków. No nie, jestem na nie. Nosiłam kilka razy, próbowałam go nakładać w przeróżnych kombinacjach, ale powiem Wam jedno. Wolę ten, czyli wolę Flavie, niż Toma Forda. Naprawdę. Bo Tom Ford no jest dla mnie już po prostu nie do zniesienia. Z jednej strony jest brzoskwinia, która mi przywodzi na myśl, a raczej na nos perfumowy, takie wspomnienia właśnie rześkie, lekkie, owocowe, takie soczyste. A tu do tego dochodzi Honey, taka lepkość, po prostu ta brzoskwinia jakby traci totalnie na swoim uroku dla mnie. Jest ona zalana taką słodyczą, która jest taka aż gorzkawa. O, to jest gorzka brzoskwinia i mi się to bardzo nie podoba. Ale zmierzam do tego, że w składzie jest brzoskwinia, czerwona pomarańcza, heliotrop, kardamon. Bo ten zapach trochę skręca właśnie w taką orientalną stronę. Potem mamy dawanę, jaśmin, koniak, rum. I faktycznie dużo jest takiego alkoholowego wydźwięku, właśnie takiej goryczy. A następnie jest benzoes, bób tonka, drzewo sandałowe, patchouli. Dużo jest nut takich jak styrax, wetyweria, wanilia, labdanum i jeszcze tam inne. Powiem Wam, że dużo się dzieje w tym zapachu i to mi mega jakoś przytłacza, bo jest tutaj coś takiego właśnie gorzkiego. Jak ja myślę brzoskwinia, to myślę o takiej brzoskwini, którą mogłabym zjeść, a tej brzoskwini zjeść się nie da.
I to myślę, że jest najlepsze podsumowanie mojej interpretacji tego zapachu. Niemniej jednak będę używać, bo ze mną jest tak, że często mi się wszystko zmienia i jakby przymuszając się do pewnych zapachów, odnajduję w nim jakieś fajne nuty, fajne brzmienie, ale na ten moment myślę, że to będzie tak, że psiknę sobie nadgarstki, coś tam porobię, ale bardzo trudno jest mi sobie wyobrazić, że wiecie, spryskuję się sama i wychodzę, spryskuję się całe i wychodzę sobie gdzieś tam, nie wiem, na zakupy. Bardzo bym się męczyła po prostu. I teraz mamy dwa zapachy, a raczej dwie perfumetki w tym stylu. Może zacznę od Summer Stories, czyli od zapachu, no właśnie takiego na lato. Ja wiem, że już mamy jesień, i też wiem, nie zapomniałam, że w swojej szafie mam same swetry, grube swetry. Nie no, żartuję. Ale faktycznie już jest dużo jesiennych klimatów. Nie zmienia to faktu, że pogoda za oknem jest bardzo, bardzo letnia, bardzo słoneczna i tropikalna. No i ten zapach jest stworzony na lato. On pachnie nastolatką, koloniami, beztroską, radością, wodą, takim nawet też takim luksusowym hotelem, no po prostu wakacjami. Co mamy w składzie? Piżmo, bursztyn, do tego zieloną herbatę, cedr, jaśmin, grejpfrut, czerwoną porzeczkę, guawę, cytrynę i kardamon. I ten kardamon tutaj w żaden sposób mnie nie męczy. Bardzo fajny zapach. Właśnie, żeby się tak odświeżyć, spryskać, gdzieś tam pójść na zakupy, na rower, do różnego rodzaju aktywności, ale to też nie jest jakiś taki mega lekki świeżak. On ma w sobie taki pazurek, on ma w sobie jakąś opowieść. On też zatrzymuje i zastanawia, ale wiadomo, to nie jest jakaś taka kompozycja, która sprawia, że po prostu przechodzimy do innego świata. Nie, to jest po prostu taki fajny, odświeżający zapach. Ale... Teraz pokażę Wam wisienkę na torcie. Secret Symphony. Słuchajcie, kochani. To jest zapach z kategorii Baccarat Rouge 540 i Ariana Grande Cloud. Ale to, jakie to ma parametry i jaką to ma moc, to jest... Baccarat Rouge się może schować. Serio. Mam próbkę Baccarat Rouge dzięki Oli i też mam próbkę Ariana Grande Cloud. I to jest zapach, w którym przede wszystkim jest bandaż, przede wszystkim jest taka przedymiona cukrowość. Niebywała kompozycja. Jestem w szoku, że coś takiego mi się podoba. Nie wiem, czy ja faktycznie dorastam i zmienia mi się gust zapachowy, ale ten zapach, mimo tego złego, że tak powiem, on ma w sobie coś fajnego. I nazwa, czyli Secret Symphony, jest niezwykle adekwatna, ponieważ on jest tajemniczy, on jest mroczny, on jest narkotyczny, wciągający, on właśnie opowiada jakąś historię, on zatrzymuje, parametry ma po prostu diabelne. Czy tam szatańskie, po prostu on wypełnia całe pomieszczenie, zostawia ogon, on się ciągle odzywa na skórze, on nie zmienia się jakoś, on jest cały czas taki właśnie mocny i wyrazisty. Ale co jest w środku? W środku jest żywica, cedr, ambra, bursztyn, jaśmin, szafran. I powiem Wam, że ten zapach niezwykle mi się kojarzy z Miss Potocki. I powiem Wam jeszcze jedno. Nazwa Secret Symphony kojarzy mi się właśnie z taką symfonią. Nie tyle co z teatrem, tylko z jakąś taką dramaturgią. Ja skończyłam szkołę muzyczną i zawsze kiedy i jeździłam na jakieś koncerty, na jakieś sztuki, jakieś przedstawienia do opery, do amfiteatru, to ja wpadałam w jakieś takie dziwne, melancholijne, trochę depresyjno-smutne stany.
I ten zapach właśnie coś takiego mi przywodzi na myśl. To nie jest zapach radosny, zapach optymistyczny. On jest trochę taki przebijający, ale jest tym coś takiego pociągającego. Wiecie, czasem spotykacie taką osobę, która jest taka mroczna, zamknięta w sobie, niedostępna, taka niebezpieczna. Tak pachnie ten zapach. Zapach dla femme fatale, kobiety niebezpiecznej, takiej kobiety vamp i na imprezę, taką ostrą imprezę, gdzie po prostu chcecie swoim zapachem wszystkich rozłożyć na łopatki. Ale on mi sprawia jakąś dziwną radość, taką dziką radość. No, jest to coś innego. Bardzo się cieszę, że mam ten zapach w swojej kolekcji. No dobrze, kochani, to już koniec dzisiejszego filmiku. Dziękuję Wam za obecność. Dajcie znać, czy któreś z tych zapachów mieliście i co myślicie na ich temat. Jestem ciekawa, co jest w Waszych perfumach na tacy w tym tygodniu. A ja zmykam do montowania tego wideo i odpoczywania. Głos już mi trochę wysiada. Przed chwilą miałam atak kaszlu, więc na dziś wystarczy. Wszystkiego co najlepsze. Do następnego. Pa, pa.